Dzień dobry, cześć, z tej strony Ogrom, to lecimy z drugim odcinkiem już Pokémonu Fire Red, po polsku oczywiście Randomizer Nuzlocke. A więc, jeżeli chodzi o drugi odcineczek, lecimy ze złapaniem kolejnego Pokémona. Niestety straciliśmy możliwość łapania w Viridian Forest przez to, że spaliliśmy wszystkie Pokébole. A właśnie, mamy przecież Nuggeta, którego możemy sprzedać za 5000 pieniążków, no nie? Więc kupimy sobie... O, mam Sunstone'a jeszcze. Więc fajnie by było złapać jakiegoś Oddisha przykładowo, tak? Ej, Gloom Vileplume'a. Nie Vileplume'a, tylko Bellosoma, to przez Sunstone chyba ewoluuje, no nie? Bo tak to Leafstone to jest Vileplume'a. Mam rację? A, Pokémony git na kacyka, mówisz? No to cieszę się, że możesz wychillować na kacyku. Przy moim live'ie. Odwrotnie. Leafstone to jest w Vileplume, znaczy ten, Bellosom, a Sunstone to Vileplume? Nie, no chyba nie. Gdzie w to zagrać? Słyszałem, że jest strona internetowa jakaś taka, gdzie można sobie pograć w takie Pokémony. Ale nie jestem pewien, znaczy nie jestem pewien. Emulator sobie ściągnij. Tak, emulator jest pierwszą rzeczą, którą też trzeba ściągnąć, że jeżeli chodzi o zagranie. Machamp. Bałem się, że ten Machamp będzie miał low kicka. I tym low kickiem by złamał sobie piszczel na mnie. No mam piszczel. To jest zakazane. I właśnie to jest to, co mówiłem. Jeżeli chodzi o... Aj, on jest Dark Pokémonem. Przecież nic mu nie robię. Confusion. Jeżeli chodzi o zatrucie... Zatrucia nie zabijają Pokémonów poza walką. Masz emulator. To teraz musisz na stronę na Google wpisać pokemonfirered.pl i musisz znaleźć sobie po prostu plik do pobrania. Dobra. Jeżeli chodzi o wyekspienie Pokémonów, je. Ja go chcę. Ja chcę tego Mudkipa. Pikachu! Pika, pika! No dobra. Na Pikachu wejdziemy sobie innym Pokémonem. Nasz Mikołaj będzie ekspił. Vileplume. Ej, Vileplume bardzo spoczko. Zamienimy się tego Vileplume'a, zobaczymy co on ma za ataki. Aromaterapii, Mega Drain, Stun Store i Absorb. Więc zamienimy Pokémona po prostu, bo będziemy bić tego Vileplume'a miliony godzin. A nie mamy na to czasu. Mikołaj, 10 poziom. Nie przeczytałem co tam będzie za Pokémon, ale i tak chyba pociśniałem. No proste, że tak. Mikołaj ze swoim Confusion odbiera po prostu możliwość walki temu, tej Nidorinie. Dobra, życia mają dużo. Kolejny trener do pokonania. Jest to Machok i tego Machoka się boję. Bo ten Machok może mi zrobić niezłe kuku. Rapidash. Na Rapidasha znowu pójdzie tutaj nasz Ditto i postaramy się tym Ditto troszeczkę mu tutaj poprzeszkadzać. Tylko boję się, że... Dobra. Zapal się, koniu! Mamy to. Ditto jednak potrafi. Mudkip. Kurczę, jaki ten Mudkip jest fajny. Zamiana. No dobra. Charm obniża atak, więc on mi atak obniżył. No i tyle możemy zrobić, no niestety. Sobo, że Ditto, jak zamienia się w Pokémona innego, nie przejmuje po prostu wszystkich punktów ataku tego Pokémona, tylko dostaje 5 na każdy atak, tak jak widzicie tutaj.
Ej, boję się, ten Caterpie jest poważnie śmiertelnym po prostu tutaj Pokemonem. Seriously? Śmiertelnym zagrożeniem, o to mi chodziło. Jakby co, to nie my. Dziękuję za udostępnienie live'a. Zmienimy sobie troszeczkę tutaj, jeżeli chodzi o te ataki. Znaczy ataki, Pokemony. Tutaj sobie weźmiemy Potiona. A przecież ja cały czas zapominam, że jeżeli chodzi o zrandomizowanie, to zrandomizowane są też itemy. Co to za wersja? To jest wersja Fire Red po polsku, zrandomizowana przeze mnie. Chansey. Ej, za Chansey będzie bardzo dużo expa, prawda? Czy mam rację? Tak jest, 490 punktów experience. To jest bardzo dużo. Wailord. No dobra, troszeczkę się bałem teraz. Bo jakby się tym rolloutem rozkręcił, to by później mi wszystko one-shotował. Kurczę, cały czas gadam. Mimo tego, że jestem przyzwyczajony troszeczkę do gadania, to jakoś dzisiaj mnie chrypa łapie. Więc tak, mamy 3 Pokemony do lidera Brocka. Niestety 2 Pokemony zostały spalone przez to, że pierwszy Pokemon prawie by mi zabił Bartka, a drugi Pokemon... no skończyły się Pokebole, po prostu. Były 2 możliwości do złapania. I pierwszą możliwością był Gyarados, który miał Thresha, który po prostu się rozkręcił do tego stopnia, że mi prawie zabił Pokemona. I jeżeli chodzi o drugiego spalonego Pokemona, był to Sceptile, tak. To zawsze mi się mylą te formy. Druga z trzecią. Daj łyczka kawy. Pokażę team. Proszę bardzo. W naszym teamie jest Ninetales, Bartek Ninetales, Mikołaj Hypno i Helcia Ditto. Proszę bardzo. Taki mamy team na Brocka. Celebi. Celebi. No nie. Dziękuję bardzo za followka, dziękuję za polubienie. Bardzo mi miło, bardzo mi to pomaga w rozwoju. Jakby nie patrzeć. Arcanine. Ej, tutaj można naprawdę bardzo fajnie poeksplodować Victory Bell. Kurczę, same trzecie formy. Tentacruel. No to trzecia forma nie jest, ale druga. I Minon. Jeszcze Plasla nie widzę. Czemu nie łapałeś Celebi? Bo nie mogę. Na tej drodze nie... Możesz tu kupić Pokebole. Tak, tak, wiem. Mam kupione już. 20 Pokeboli. Ale tą trawkę już nie mogę użyć, ze względu na to, że jest to Road 2. A na Road 2 złapaliśmy Hypno. Szybko na Speed Upie, to jest chwila, moment wyekspienia. Troszeczkę ciężej będzie Ditto wyekspić. Ale też damy radę, na spokojnie. Dobra. Nasz Ninetales ma już 15 poziom. Lecimy teraz Ditto. Czy my tu coś zrobimy? No nie, zrobimy nic. Cały fart, że bardzo szybko się XP tego Ditto. Nie potrzebuje zbyt dużo punktów doświadczeń, żeby wbić poziom. No właśnie. No właśnie. Dziękuję bardzo za followki. Koki i aha. Aha, no tak, właśnie. Kurczę. Zapomniałem o tym, że przecież to nic mi nie da tutaj. Tentacruel. Lecimy z Poison Stingami. I kolejny follow od Michała Masnego. Dziękuję ci bardzo, Michał Masny. Wiecie co, Constrictem chyba mu więcej zrobię. I Przemek też obserwuje. Dziękuję bardzo, Przemek. Wiecie co? Ja miałem problem, kurde, ze zrobieniem tego Tentacruela, tym Ditto. Troszkę ciężko. Dobra, zamieniamy Pokemony. No tutaj nie ma co szarżować. Wezmę sobie tego Confusiona na pierwszy atak. Nie no, nie zrobimy zbyt dużo tutaj.
Proszę bardzo. Ej, zagadałem się i patrzcie, co się prawie stało. Prawie straciłem Mikołaja. Ale bym porobił, co? Jeżeli chodzi o kolejkę, mamy oczywiście w kolejce naszego Sidriala 9-3, który będzie następnym Pokemonem. Chyba przechwaliłem ekspienie tego Ditto. Bijemy tego Hypno. Crodant. Crodant też jest w Dark Pokemonem, nie? Water Dark, z tego co pamiętam. To był. Dzięki. Jak się ta gra dokładnie nazywa? Pokemon Fire Red. Dokładnie tak. Dokładnie tak się nazywa. Ojejku, ten Celebi będzie... masakryczny. No jest udręką. Wiem, o co ci chodzi. To były na takie dyskietki. To prawda, na Game Boyu się grało to. I ja kiedyś grałem na takim Game Boyu właśnie w takie wersje. Może nie Fire Red, ale grałem w tą wersję pierwszą, tą Red właśnie. A czy jest w grze główny legendarny? A jeśli jest, to jaki? Wiesz co, legendarnych Pokemonów jest dużo ogólnie. Bo w każdej wersji masz kilka legendarnych Pokemonów tak naprawdę. Jest jeden Pokemon Bóg. I tym bogiem Pokemonów jest Arceus. Możesz sobie wygooglować, jak wygląda. Game Boy Color dokładnie. A nie, bo Game Boy Advance, jeżeli chodzi o Fire Red'y. Tu cię poprawię. Był taki Game Boy, bo kiedyś Game Boy'e były takie, że jak miałeś telefon, to tutaj był ekranik i tu były klawisze. I tak wyglądały te Game Boy, no nie? Game Boy Advance był mniej więcej w takiej pozycji. I tu było do chodzenia, a tutaj były te klawisze A, B i te różne duperele, no nie? Triko. Dlaczego ten Triko się nie pojawił wcześniej? Ja pytałem z tym legendarnym, czy jest główny w Red i Blue. Czy główny jest w Red i Blue? Wiesz co, Mewtwo jest legendarnym Pokemonem. Jakby nie patrzeć. Bo Mew jest Pokemonem mitycznym. Więc jego nie dodajemy do legend Pokemonów. Zapdos, Moltres i Articuno. Faktycznie. Trzy legendarne ptaki. To prawda. Dlaczego nie wpadłem na to wcześniej? No i super. Sidral dzięki tej skrzynce widzę, że porozdawał monet troszeczkę. Jest jak mrozu. A więc tak. Zapiszmy sobie gierkę. Dzięki bardzo za obserwację, Wiśniewski. Tymczasem idźmy do pierwszej walki przed Brockiem. I mamy pierwszego Onixa. Zmienimy sobie na Mikołaja, bo Mikołaj ściśnie go po prostu na konfuzjony. Dwa konfuzjony konkretnie starczyły na to, żeby pocisnąć. I mamy Kamerputa, który jest Pokemonem Fire Ground. Z tego co pamiętam. Magnitude. Wiecie co, mogłem ten Ditto w sumie pocisnąć, skoro on miał Magnitude'a. Ale z drugiej strony, jeżeli on by tego Magnitude'a użył jako pierwszy, to bym nie zabił, na pewno. Z jakiego powodu Giratina została wygnana do... Nie mam pojęcia, nie zagłębiałem się tak bardzo w lore Pokemonów, wiesz? Ja muszę sobie troszeczkę poczytać na temat lore Pokemonów. A teraz lecimy z walką z Brockiem. Tymi trzema Pokemonami właśnie chcemy pokonać pierwszego lidera z regionu Kanto. Brock chciałby walczyć. Wyzwa Corphisha. Okej. Corphish. Mamy Vice Gripa. Użyjemy sobie Harden. Zwiększymy sobie troszeczkę obronę. Okej. I teraz spróbujmy Vice Gripem wejść. To nie będzie dobrym pomysłem, ale troszeczkę szybkość mu zmniejszymy. Okej, no coś tam obiliśmy. Jeszcze raz Vice Gripem. Wiecie co? Ja rozumiem, że mój krytyczny atak zadziałał, że uderzył naprawdę tego Corphisha.
Ale nie musiał, kurde, ten korfisz przeciwny uderzyć też mnie krytycznym atakiem, holy pciano. Dobra, idźmy Bartkiem. Quick attack, Bartek. O, dziękuję bardzo za kolejne TikToki. Spojrzałem, przeczytałem i nie przeczytałem, jakiego Pokemona wykłada teraz przeciwnik. A jest to Krabi. I w ten sposób, ten oto sposób, mamy odznakę pierwszą od Brocka. Właśnie zaczynamy swoją przygodę ze zbieraniem odznak do Ligi Pokémon. No i możemy się pochwalić tym, że takim składem jak Ditto, Hypno i Bartek, kolejno odlicz, Helcia, Mikołaj i Bartek, Ninetales oczywiście, zdobyliśmy pierwszą odznakę. A tymczasem kończymy drugi odcinek, więc jeżeli podobał się, zachęcam do zostawienia subskrypcji, do zostawienia łapki w górę, no i też dzwoneczka oczywiście, dzięki któremu nie przegapicie kolejnych odcinków. Więc trzymajcie się, cześć!